a twoi ludzie są pasterzami. Doskonale. Dostaniesz 20 owiec, 20 sztuk bydła, woły i wozy pełne pożywienia, namiotów, a oprócz tego pastwisko. Będziesz posłuszny egipskim prawom, będziesz płacił egipskie podatki i czcił egipskich bogów. Twoja siostra od tej chwili należy do dworu Faraona. Wiem, wynagrodzenie jest zbyt wielkie, niemalże krępujące, ale nie musicie dziękować. Hojność Faraona jest bezgraniczna, jak blask słońca. Witajcie w Egipcie. Życzę miłego pobytu. Zajmij się ludźmi. Zdobądź dla nich wodę, jedzenie i wszystko, czego im trzeba. Eliazarze, musimy ją stamtąd uwolnić. Trzeba spróbować. Dowiedz się, czy jest strzeżona. Jeśli tak, ilu jest strażników. Postaram się. Uważaj na siebie. Nie. Nie ruszaj się. Wiem, nie jesteś pani przyzwyczajona, ale tu nawet mężczyźni tego używają. Wszyscy wyglądają tak samo. Nawet faraon? Tylko raz widziałam faraona. Pierwszego dnia, kiedy mnie tu sprowadzili. A on zadecydował, że mam być twoją służącą. To jego pierwszy prezent dla ciebie. Jaki on jest? Kapłani mówią, że to Bóg. Myślę, że jest raczej człowiekiem. Czasami okrutnym człowiekiem. Jak ci na imię? Hagar. Jak się tu znalazłaś? Mój ojciec stracił farmę, ma długi. Ja je spłacam. Jak długo musisz tu pozostać? Stąd nikt nie odchodzi. Szykujemy cię, ale może minąć wiele tygodni, zanim faraon zechce cię widzieć. Wtedy, jeśli nie będziesz się opierać, zdarzy się to, co zazwyczaj zdarza się między mężczyzną a kobietą. Jak zwykle nie mieli racji. Powiedzieli mi, że jesteś najpiękniejszą kobietą, jaka kiedykolwiek przybyła z pustyni. Ale mylili się. Jesteś najpiękniejszą kobietą, jaka przybyła skądkolwiek. Podejdź. Usiądź. O czym myślisz?
Boisz się odpowiedzieć? Nigdy nie karałem nikogo za jego myśli. Zastanawiasz się, co między nami zajdzie? Nic. Nic, czego byś sobie nie życzyła. Nie wierzysz mi? Jesteś bardzo piękna. Otaczam się wieloma pięknymi kobietami. Jestem bardzo potężny. Ale sprawowanie władzy to okropnie nudne zajęcie. Mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Ty zadecydujesz, czy będzie nas łączyć coś więcej niż przyjaźń. Już czas na moją modlitwę. Jestem Bogiem zesłanym na ziemię. Od czasu do czasu muszę prosić niebiańskich braci o radę. Nie będę tolerował dalszych niezgodności. Faraon już jest niezadowolony. Oczekujemy odpowiedzi. Eliezer? Abramie, proszę cię, odejdź stąd. Jeśli tu zostaniesz, twoje życie zawiśnie na włosku. Ona jest zbyt dobrze strzeżona. Próbowałem przekupić człowieka, który mówił, że ma przyjaciół na dworze. Zniknął z moim srebrem. Abramie, nie zapominaj, że jesteś odpowiedzialny za innych. Oni wciąż cię potrzebują. Musisz pogodzić się z tym, że straciłeś Saraj. Wszyscy nad tym bolejemy, ale czas, byś stawił czoło okrutnej rzeczywistości. Saraj należy do faraona, którego czczą jak Boga. Saraj należy do mnie. Zawsze będzie moja. Tylko moja. Jak śmiesz przypuszczać, że jesteś mądrzejszy od Boga? Ona zna moje serce. Wie, że lepiej byłoby mnie zabić, niż skazywać mnie na życie bez niej. Odejdź. Zostaw mnie w spokoju. A tam każę zbudować magazyn, a potem szkołę. Szkołę? Szkołę. Wybudowałem szkoły od Nubii aż po Deltę Nilu. Niewykształceni ludzie stanowią słaby naród. To cię zainteresuje. Co to jest? Wygląda jak góra. Będzie tak wysoka jak góra. I wystarczająco ogromna. Żeby zatrzymać czas. Piramida jest jak zapora na rzece czasu. Wewnątrz znajdzie się komnata. Miejsce wiecznego istnienia. Gdzie nic się nie zmieni. Czas nie odciśnie swego piętna. Tam będę wiódł żywot wieczny. To twój grobowiec. Tak. W odległej przyszłości. Obecnie jest fortecą na straży mojej teraźniejszości. To prezent, który chciałbym ci ofiarować.
Moje potrzeby są o wiele mniejsze. Czego pragniesz? Powiedz mi. Spełnię każde twoje życzenie. Każde? Co tylko jest w mojej mocy. Chciałabym zobaczyć rodzinę, brata. Chcę wrócić do mojego plemienia. Może spróbujesz pani naszych daktyli? Ktoś cię skrzywdził? Nie. Tak. Bawi się mną. Dręczy mnie, jakby próbował mi wyrwać serce z piersi. Czy faraon ci groził? Okazuje mi serdeczność. Żadnej kobiety nie traktował tak jak ciebie. Jest bardzo szczodry dla twego plemienia. Jestem mu za to wdzięczna. Ale nienawidzę siebie za to, jak się przy nim czuję. Opierając mu się, strzegę swojej czci, ale skazuję mój lud na niebezpieczeństwo. On może na nich wyładować swą złość. Powiedz, czy jakaś kobieta zdołała kiedykolwiek uciec? Nie, próbują, ale żadnej się to nie udało. Przynieś wody. Wezwij doktora, szybko. Wasza wysokość miał zły sen? Czuję ból. Opowiedz mi swój sen. Pomocy. Miałeś bardzo głęboki sen. To nie sen. Pali mnie. Ty też cierpisz, faraonie? Tak samo jak twoje dzieci i żony. Otruto mnie i moją rodzinę. Ale kto, panie? Nie wiem kto. Skąd mam wiedzieć? Ale ktokolwiek to zrobił, zabij go. Pali mnie, ty durniu. Robimy, co w naszej mocy, faraonie. Uratujcie mnie. Wasza wysokość, to nieznany Bóg rzucił na nas klątwę.